Witam was kochani w naszej nowej serii testy. Tam macie poprzedni odcinek, pod którym żeście walnęli 250 łapek w górę, co jest takim ewenementem, jeżeli chodzi o filmy o tematyce surfcastingowej, tematyce ogólnie wędkarstwa morskiego. Przejrzyjcie sobie internet w poszukiwaniu takiej ilości łapek w górę. Naprawdę zdarza się to bardzo rzadko. No poza tym w bardzo szybkim tempie nabiliście ponad 20 tysięcy wyświetleń pod tamtym filmem, więc widać, że trafiliśmy w temat, który jest wam znany, jest przez was lubiany i chcecie kontynuację tego tematu. Czemu? Wiem, bo piszecie po prostu ładnie wszystko w komentarzach. W dzisiejszym odcinku skupimy się bardzo na fluorescencji, czyli na ładowaniu tych ciężarków poprzez latarkę UV czy zwykłą, i będziemy patrzeć, jak długo te ciężarki oddają to światło do otoczenia, w jakich też te przedziałach temperatury. Czy można używać fluorescencji łowiąc nad wodą? Tam mamy o tym filmik, oczywiście, że można. Nasz kolega klubowy Jacek Frączek wysłał odpowiednie pismo do ministerstwa, do Warszawy, i dostał po prostu bezpośrednio od ministerstwa informację, więc super, mamy czarno na białym, że można używać ciężarków fluorescencyjnych w Morzu Bałtyckim. A teraz zaczynamy, no, omawianie tych ciężarków. Czas pokazać mój poligon doświadczalny. Spójrzcie na stół. Wygląda to właśnie tak, czyli mamy tacę z wodą. W tej wodzie mamy ciężarki. Po to woda, żebyśmy mogli dokładnie określić temperaturę. Także no tak to wygląda od strony tej, no, czysto technicznej. Jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie czym będziemy je naświetlać. Ponad 4 dni spędziłem na naświetlaniu tych ciężarków, mierzeniu tego, no i oczywiście nagrywaniu dla was tego materiału. Niemniej jednak powiem wam na początek, nie naświetlajcie ciężarków tych fluorescencyjnych latarkami takimi czołowymi, czyli zobaczcie, mam tu taką latarkę, no dostałem ją tam na jakiejś stacji benzynowej, jest to taka zwykła latarka diodowa, 3-watowa, mocna, bardzo fajna, ale niestety, słuchajcie, nie sprawdza się, jeżeli chodzi o naświetlanie naszych ciężarków. Spójrzcie, jak to wygląda, mamy ciężarki naświetlone latarką tą zwykłą o tym jasnym, białym świetle, no i dodatkowo przejechałem jeden raz, króciutko, no, latarką UV. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Dodam tylko, że naświetlanie tą zwykłą latarką diodową o tym białym świetle trwało ponad minutę, a tutaj mamy po prostu jeden przejazd latarką UV i zobaczcie, jaki jest ogromny rezultat. Zupełnie inna jazda. Także, no, podejrzewam, że zaopatrzycie się w taką oto latarkę. Ja tą samą latarkę, tą właśnie z tej stacji benzynowej po prostu przerobiłem. Wsadziłem tam diodę 3-watową UV, zapłaciłem za tą diodę chyba 3 czy 4 zł na Allegro, więc naprawdę, no, nie trzeba wchodzić w jakieś mega koszty, no bo taka fajna latarka UV, nie wiem, no, 3-watowa, tak jak patrzyłem, jest około 100 do 200 zł, więc no koszty dosyć znaczne, a no tak jak widzicie, zachowanie tych ciężarków znacząco inne. Tak jak tutaj widzicie, mamy tutaj, no, jakiś tam przekrój ciężarków, różne ciężarki różnych firm, są też samoróbki. Tak jak w poprzednim odcinku, część tych ciężarków ufundowała firma Ecofishing, ale też mamy ciężarki od naszego kolegi Bartka Hempel. Są to te oto ciężarki, te ciężareczki przysłał Bartek Hempel po to, żebyśmy sprawdzili jego samoróbki w porównaniu po prostu do ciężarków renomowanych firm typu Yuki. Tak jak mamy tutaj, tu mamy ciężarek też Yuki, mam oczywiście Tucana Fishing, to są ciężarki przysłane przez firmę Ecofishing, za którą serdecznie dziękujemy. Mamy oczywiście też jeden ciężarek mój, słuchajcie, no ja wszystkie swoje ciężarki straciłem już nad wodą, te malowane tą farbą, tym proszkiem takim fluorescencyjnym, ale no jeden jeszcze pilker gdzieś tam mi się został, no i użyłem go też, żebyście zobaczyli, mieli porównanie, ponieważ ten pilker jest pomalowany proszkiem fluorescencyjnym, który jest biały. To jest taki troszeczkę ewenement, bo zawsze używamy jakieś żółte, zielone kombinacje tego koloru, a mało kto po prostu stosuje białą fluorescencję.
pozwólcie, że zabawię się w komentatora sportowego. No jak na sportowy klub wędkarstwa morskiego przystało, powinniśmy mieć swojego komentatora sportowego. Ja zostałem namaszczony. No więc zaczynamy. Naświetlamy nasze ciężarki latarką UV umieszczoną 50 cm nad stołem, żeby każdy z ciężarków otrzymał taką samą dawkę promieniowania. Nie faworyzujemy żadnego z producentów tych ciężarków. No, chcemy mieć bardzo, bardzo rzetelne informacje na temat, jak one świecą po naświetlaniu właśnie taką latarką. Po 40 sekundach wyłączamy tą latarkę, no i przyglądamy się temu, no, jak one oddają to światło. Już na sam początek widać, że bomba niebieska ta na dole, no i ta u góry w zasadzie już przestaje świecić po, no, 3 minutach. Zdecydowanie bardziej, lepiej radzą sobie te jasne kolory fluorescencji. No, tutaj mamy też ten różowy, po prawej stronie ta piramida belgijska różowa, po lewej stronie mamy różowy ciężarek amerykański, który w zasadzie przestały już świecić. To jest troszeczkę dziwne, ponieważ u góry mamy piramidę belgijską pomalowaną też na różowo, ale ona świeci, także no widzimy, że jest, no, coś w tej farbie, no, one nie są identyczne po prostu, te farby, tak? Farba farbie nierówna, przełączamy się na inne, no, niższe temperatury wody, no i jak widzimy, w zasadzie nie widzimy różnicy, także lecimy dalej z tym czasem. Nasze te bomby niebieskie już w zasadzie w ogóle nie świecą, 6 minut, różowy i zielony też przestał świecić, także no w grze zostały w zasadzie kolory te takie jasne, czyli białe, ewentualnie żółte, bądź pomarańczowe. Nasza piłka pomarańczowa, no, świeci, świeci dosyć fajnie, jest 10 minut od naświetlenia. Nasz pocisk też zarąbiście świeci, skrzydło to od Bartka daje radę, no ale spójrzcie na tą skrzydło Tucana Fishing, to skrzydło u góry bardzo ładnie się świeci, bardzo też tak, no, widać tą różnicę przy tych stożkach. Zobaczcie, mamy dwa stożki, jeden jest żółty, ten u góry, na dole mamy ten stożek jasny, ten taki kremowy, biały, no i świeci zdecydowanie mocniej. Po 10 minutach, no, przełączyliśmy się tutaj przez te temperatury, delikatnie może ten wpływ temperatury tej wyższej 14-15 stopni ma taki pozytywny wpływ na oddawanie światła przez te ciężarki, po prostu jakby mocniej świeciły, no to jest moje takie subiektywne odczucie. No niemniej jednak widać też po gwieździe, że ciężarki nie są równomiernie pokryte farbą, tak jak widzimy, gwiazda ma tam jakiś zakamarek, w którym po prostu jest więcej tej farby, no i ten zakamarek po prostu mocniej świeci. Mamy 15 minut od naświetlenia naszych ciężarków, no i zobaczmy, że te kolory, nie wiem, pomarańczowe w zasadzie już się poddały, te jasne, białe jeszcze jakoś tam świecą, no i tutaj ten stożek, nowy stożek wyłania się na prowadzenie, ale tak jak trzymam ten stożek w ręku, no nawet jestem w stanie tak optycznie zaobserwować, że jednak tej farby na nim jest relatywnie więcej niż na tych pociskach czy nawet na bombie, także no ten stożek jakby, no nie wiem, z dwa razy był umoczony w tej farbie, może dlatego tak wyśmienicie sobie radzi w tym naszym teście. No i ciężarek Yuki, zobaczcie, ten ciężarek Yuki, ta nasza piramida również bardzo fajnie świeci, te piramidy belgijskie u góry, no już naprawdę już mają bardzo nikłe to światło, no mój ten Pilker, to światło niebieskie, bardzo takie, no, fajne, białe można powiedzieć, no ale to jest niemalowanie jakieś proszkowe, niemalowanie jakimś lakierem, to po prostu był zwykły proszek fluorescencyjny. Po 20 minutach te ciężarki w zasadzie się już nie świecą. No można by było jeszcze tutaj polemizować nad tym, że jeszcze jakieś tam światło oddają, ale no już są to naprawdę bardzo znikome wartości w porównaniu z tym, co mieliśmy w pierwszych minutach, czy chociażby po 10 minutach od czasu naświetlenia. No po 25 minutach nie wygląda to za bardzo ciekawie. Przyjrzyjmy się, jak wygląda to w nieco niższych temperaturach, bo obecnie mamy 14 stopni. Zobaczmy, temperatura 11 stopni. No wiecie,
ja nie widzę różnicy, nie wiem, jeżeli no wy widzicie jakieś drobne niuanse, no to wiecie, może faktycznie gdzieś tam ta temperatura ma wpływ na oddawanie tego światła do otoczenia przez tą naszą fluorescencję. Ja bym no nie skupiał się na przyszłość, na tej temperaturze, bardziej bym skupił się na tym, żeby naświetlać te ciężarki latarką UV, a nie jakąś zwykłą, czy nie daj Boże latarką zwykłą, taką diodową. Przełączymy się z powrotem na 14-15 stopni, lecimy do pół godziny, no i te ciężarki w zasadzie już nie świecą. Ja postanowiłem jeszcze sprawdzić takie bardzo dziwne, mocne ustawienie ISO w aparacie, naprawdę taki wściekle duże to ISO, no i widzimy, że te ciężarki jeszcze jako tako świecą, aczkolwiek naprawdę, no tutaj mamy bardzo, bardzo to ISO podbite, widać to ziarno na tym naszym filmie, widać no, że po godzinie jeszcze jakoś tam oddają to światło, czyli jeżeli byśmy mieli bardzo ciemną, ponurą noc, no to jesteśmy w stanie coś jeszcze ugrać na tej fluorescencji po godzinie. No i dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Słuchajcie, macie tutaj jeszcze na przewidzce, jak wygląda to ładowanie latarką zwykłą, taką czołówką. No i jesteśmy w stanie no, zaobserwować, że naprawdę te ciężarki nie potrafią się naładować z takiej zwykłej latarki, dlatego warto zainwestować w latarkę UV. Kupić sobie bądź tak jak ja, przerobić z jakiejś innej latarki, naprawdę uzyskamy mega, mega super efekt, a te ciężarki, które teraz mieliśmy okazję oglądać, poddamy mega testom obciążeniowym, po prostu będziemy się nad nimi znęcać, jakieś crash testy zrobimy, ale to oczywiście w kolejnym odcinku.